Piszę do Pana i znów melancholia, ale jakaś miła. Co chwila westchnienie, niedławiące, nierozdzierające, jak to czasem bywa. Może Pan to pojmie, a może nie, wieczorem. Żal mi było porzucać bulwary, bo czułam, że to słodkie omamienie, odurzenie zniknie bez powrotu, znikło. Dla rozmaitości posyłam Panu dzieło, ogrodnik holenderski z kopersztychami, zachęcając, abyś przepatrując plany, spróbował, czy nie uda Ci się wybudować sobie także jakiegoś szatony spań i przekonać się, że choć pożytecznie to nie jest, ale jednak przyjemnie można tym sposobem kilka chwil przepędzić. Nie odpisałam Ci na kapelusz, nie wiem, jakiś Ty wybrał, ten jest wcale ładny, koloru popielatego, ma tę dogodność, że nie potrzebuje wyjmować grzebienia wysokiego. Pończochy jakiś tu przysłał, zaczynają nosić i oko się nasze z tym oswaja. Czyż Pan jesteś wolny od tych okropnych paroksyzmów desperacji, od których ja dotąd niewolna niestety. Znajoma Panu kompania do 10 wczoraj bawiła, księżyc prześlicznie świecił i ja prześpiewałam jedną strofę, które cię strony podziały. Nie mogłam więcej, bo byłam wzruszoną i drżałam jak listek. Czy nie ma Pan ochoty pojechać do Krymu? Ja bym marzyła, ale samej między Tatary to straszne. Czy byłoby mnie tam dobrze? Ach, biedny to mnie, tak mało mu do szczęścia potrzeba. A jednakże prawie niepodobna bym była szczęśliwą. Lepszego dnia Panu życzę, aniżeli mój dzisiaj będzie. Adieu mon prince, do zobaczenia się. Za wełnę przysłaną najpokorniej Ci, luby Panie, dziękuję. Dowodzi to Twojej pamięci i dobroci serca dla mnie. Bądź zdrów i nie zapominaj tej, co Cię jak własne dziecię kocha i szanuje. Napisała Salomea Słowacka do Edwarda Odinca i pojechała na Litwę.